Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Marta Jurczyk, jestem seksuolożką, psychoterapeutką i pedagogką specjalną. I to, co chciałabym dzisiaj Państwu opowiedzieć, wybrzmiewa w tym tytule, czyli o tym, na ile potrzebujemy być sprawni, czy też pełnosprawni, żeby mówić o seksualności. Zacznę od tego pana. Nie wiem, czy jest ktoś na sali, kto go nie kojarzy, ale jeśli nie, to, to oczywiście powiem. Randall Patrick McMurphy, główny bohater filmu Lot nad Kukułczym Gniazdem, yy, również książki o tym samym tytule. Książka, jest to bodajże rok 1962, film 1975. Dlaczego go tutaj wrzucam i mówię, że będzie z nami? Dlatego, drodzy Państwo, że historia, którą chciałabym Państwu opowiedzieć o seksualności osób z niepełnosprawnością, będzie historią, w której myślę, że moglibyśmy przenieść się i obsadzić. Się w niektórych rolach z tego filmu i chciałabym pokazać, że mimo, że mamy rok 2021, to niejednokrotnie film Lot nad Kukułczym Gniazdem mógłby być nadal bardzo, bardzo aktualny. To, co chciałabym Państwu powiedzieć o seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną, to przede wszystkim o trudnościach związanych z językiem i komunikacją. Zarówno w warstwie po prostu samej seksualności. My nie mamy dobrego kulturowo, dobrego języka seksualności. Mówimy o seksualności albo w kontekście infantylizmów, zdrabniania, zabawnych, prześmiewczych nazw, albo w kontekście wulgaryzmów, które myślę sobie, że też wszyscy doskonale Państwo znają. Moi uczniowie też je znają. Gorzej jednak z prawidłowymi nazwami dotyczącymi na przykład miejsc intymnych czy czynności seksualnych. Sprawia mi to sporą trudność, zwłaszcza że niektóre z tych wyrażeń mogą powodować trudności u osób z niepełnosprawnością w określonym stopniu, które potrzebują bardzo często języka konkretu. Tutaj od razu przypomina mi się pewna sytuacja, którą uważam za swój dydaktyczny sukces, kiedy wychowawca uczniów zadzwonił do mnie, że w trakcie Wielkanocy przygotowań do Wielkanocy uczniowie nie chcieli malować jaj wielkanocnych, bo Jurczyk im powiedziała, że nie mówimy jaja. W ten sposób, ja uważam, że był to mój duży sukces. Moi uczniowie nauczyli się tego. W jaki sposób nazywamy nasze miejsca intymne? Ale jeśli mówię o języku, drodzy państwo, to mówię też o takich rzeczach związanych z językiem, które sprawiają mi trudność na przykład w gabinecie psychoterapeutycznym. Mimo że skończyłam pedagogikę specjalną, jestem osobą, która nie zna języka migowego. W umiarkowany sposób posługuje się pismem punktowym Braila i w umiarkowany sposób posługuje się komunikacją alternatywną. W momencie, w którym trafi do mnie pacjent, do tej pory mi się nie zdarzyło, który jest głuchy, ja będę potrzebowała tłumacza języka migowego. W momencie, w którym będę miała trzy osoby w gabinecie, ciężko mówić o bezpieczeństwie, o intymności czy o poczuciu jakiegoś takiego komfortu mojego pacjenta, w momencie, w którym jest nas już trójka. Trójka w gabinecie psychoterapeutycznym to już tłok. Tak samo, jeśli chodzi o różnego rodzaju rzeczy związane z komunikacją alternatywną. W komunikacji alternatywnej bardzo ciężko, drodzy państwo, szukać symboli. Czy nazw, nawet tych potocznych związanych z seksualnością? Kolejną rzeczą, o której chciałabym Państwu powiedzieć, to coś, z czym w umiarkowany sposób się mierzę, z czymś, czym w pewien sposób żyję czyli kontekst kulturowy w rodzinie, chociaż w sobie nie tylko w rodzinie, ale również w społeczeństwie. Każdy z moich uczniów. Czy każdy z moich pacjentów funkcjonuje w różnym środowisku? Mam świadomość tego, że to środowisko powinnam przynajmniej akceptować, ale mieć też otwartość na jego różnorodność. To, co widzą Państwo na zdjęciu, to jedno z naszych zadań, w których segregujemy sobie miejsca publiczne i prywatne i zastanawiamy się, co w tych miejscach publicznych możemy robić, czego robić nie powinniśmy, które części ciała możemy zasłaniać w miejscach prywatnych i w miejscach publicznych. Nie wiem, czy dostrzegają Państwo na jednym z tych zdjęć jest zdjęcie z plaży, o którym. Mówię, że plaża jest również miejscem, na którym powinniśmy zasłaniać miejsca na Jeden z moich uczniów rezolutnie bardzo zauważył, że trochę wprowadzam ich w błąd, ponieważ są plaże, na których nie trzeba nosić stroju kąpielowego. Są to plaże dla nudystów i powinnam wszem i wobec wszystkim powiedzieć, że takie plaże istnieją. Inną sprawą, niestety pewnie odrobinę mniej zabawną, jest fakt, że niejednokrotnie edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością odbywa się w takim kontekście rodzinnym. I ten kontekst rodzinny, mam świadomość tego, że jest wykonywany w dobrej wierze, ale bardzo często z niestety niefajnym skutkiem. Mam tutaj na myśli przede wszystkim dwie sytuacje. Jeden z moich pacjentów trafił do mnie ze względu na sporo zachowań trudnych w obszarze seksualności które po analizie yy, okazały się trudnościami związanymi z prawidłowymi nawykami higienicznymi. Pan nie mył się w odpowiedni sposób, dlatego że jego mama powiedziała mu, że jak będzie dotykał się w miejscach intymnych, to te miejsca intymne mu odpadną. Inną sytuacją, z którą musieliśmy się zmierzyć w zespole, była sytuacja pewnej pani, która zaszła w ciąży i nie umiała zidentyfikować z kim te w ciąży zaszła dlatego że jej mama mówiła jej że jeśli się nie będzie całowała to w nie zajdzie nie wiem czy państwo czują ale nie trzeba się całować żeby zajść w ciąże kolejną rzeczą jest dostępność materiałów dydaktycznych uważam że w tej mierze jest już sporo dobrego mamy sporo rzeczy wydanych w języku polskim sporo materiałów z których mogą korzystać specjaliści rodzice opiekunowie Niestety, jeśli chodzi o przygotowanie i przystosowanie tych materiałów niekiedy do osób z niepełnosprawnością, mam pewne uwagi. Uwagi te dotyczą przede wszystkim dostępności. Tak jak Państwo widzą na tym zdjęciu, ja trzymam w ręku moje ulubione narzędzie, kręgi bliskości, i to narzędzie jest super. Za chwilę Państwu oczywiście je pokażę, i ta tablica, którą trzymam, będzie świetna do pracy jeden na jeden. Ale może się okazać dużo trudniejsza do pracy w momencie, w którym, jak Państwo widzą, pracuję również z uczniami z niepełnosprawnością wieloraką, którzy oprócz niepełnosprawności intelektualnej mają np. niedowidzenie czy też niepełnosprawność fizyczną. Tym samym niejednokrotnie te materiały, które posiadam, muszę przystosowywać do uczniów, z którymi pracuję. Tak jak tutaj też Państwo widzą, niekiedy te elementy są po prostu zbyt małe co w konsekwencji troszeczkę utrudnia nam pracę, a na pewno sprawia, że ja muszę wkładać w nią więcej swojego czasu, dlatego żeby te, te materiały po prostu udostępnić moim. Uczniom. To, o czym chciałabym teraz, przy czym chciałabym się na chwilę zatrzymać, to taka rzecz dotycząca granic cielesności i granic społecznych. Drodzy Państwo, to jest, tak jak mówiłam, to narzędzie kręgi bliskości. To jest jedno z moich ulubionych narzędzi. Ja na nim bardzo długo pracuję z moimi pacjentami i uczniami. Bardzo lubię to narzędzie. Nie wiem, czy Państwo widzą. Na żółtym polu jest Marta Jurczyk, to jestem ja. Jestem na żółtym polu, dlatego że jestem w dalszych relacjach mojego ucznia Janka. Janek wyraził zgodę na to, żebym Państwu te jego kręgi pokazała. Jak Państwo się domyślają, te kręgi narastają od tych osób, które możemy wpisać jako najbliższe, czyli od kręgu intymności, do osób obcych na szarym polu. W żółtym kręgu są dalsze relacje, w niebieskim kręgu są osoby znane z widzenia. Nie wiem, czy jest to dostrzegalne, ale mniej więcej na godzinie 11 na niebieskim kręgu jest prezydent Gdańska. No Janek najwidoczniej ma takie osoby w swoich osobach znanych z widzenia. Ja sugerowałam takie osoby, jak na przykład nie wiem, pani ze sklepu. No Janek ewidentnie tutaj ma innych znajomych, znanych z widzenia. Przy okazji tutaj muszę Państwu powiedzieć również o takich być może zabawnych, a być może szczególnych rzeczach, które które zdarzały mi się podczas robienia tych kręgów, o których ja nie miałam świadomości wcześniej, czyli kiedy jednemu z uczniów dałam piktogram z obrazkiem księdza i zastanawialiśmy się, gdzie umieścić tego księdza, w jakim kręgu. Docelowo zakładałam, że powinien on być w tym kręgu niebieskim. Jeden z moich uczniów słusznie stwierdził, że pani Marto, ale przed kolędą czy po kolendzie ten ksiądz. Więc są też takie rzeczy, o których ja początkowo projektując zajęcia nie myślę. Ale dlaczego chciałam się pochylić nad tym narzędziem? Dlatego, drodzy Państwo, że to jest narzędzie, przy którym ja spędzam dużo czasu i które pozwala mi również identyfikować, czego. W finalnym efekcie pewnie bym nie chciała identyfikować takie kawałki, które są kawałkami dotyczącymi przemocy seksualnej wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną są dużo bardziej narażone na zjawisko przemocy seksualnej. Samo zjawisko przemocy seksualnej osób z niepełnosprawnością jest nadal niedoszacowane. Większość osób się nie zgłasza z różnych powodów. Osobom z niepełnosprawnością intelektualną się nie wierzy. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną bardzo często doświadczają przemocy seksualnej od osób, od których są kognitywnie zależni, czyli od osób, z którymi mieszkają, z którymi pracują, z którymi na co dzień się stykają. Ja bardzo często drodzy państwo w tych kręgach za blisko widzę bardzo dużo osób, a potem gdy używam tego narzędzia z takim zapytaniem co możemy zrobić w określonych kręgach, kto cię może pocałować w usta, kto może dotknąć twoich miejsc intymnych. Z kim możesz przybić piątkę, to nagle okazuje się, że tych rzeczy jest bardzo dużo w tym bardzo ciasnym kręgu czerwonym i pomarańczowym. Co więcej, drodzy Państwo, uważam, że to jest o tyle fajne narzędzie do profilaktyki przemocy seksualnej, że większość z moich pacjentów wie doskonale, że w takim kontakcie jeden na jeden. Nie może mi o tym powiedzieć, że to jest coś, o czym się nie mówi, że to jest jakaś rodzinna tajemnica. Podczas zajęć edukacyjnych moi uczniowie chcą odpowiedzieć jak najlepiej, a odpowiedź najlepsza dla nich jest tą, którą znają osobiście, tą, z której mają doświadczenia. O czym jest seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną? Przede wszystkim jest historią o ich dorosłości. O tym, że my nadal nie odrobiliśmy dobrze lekcji z dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Że jest coraz lepiej, ale nadal nie jest idealnie. Drodzy Państwo, to co Państwo widzą w tej chwili to jest taki plakat, w którym my się zastanawiamy, po czym poznać, że jest miłość dojrzała, po czym poznać, że jesteśmy zakochani. Ja mam bardzo dużą trudność podczas robienia tych, tych zajęć, drodzy Państwo, dlatego że ja mówię moim pacjentom i moim uczniom, co mają robić. Moim uczniom na warsztatach y, mówię od 9 do 14 czy do 15 jesteście w tym miejscu. To jest takie miejsce, jak wasza praca. W pracy się nie całujemy, w pracy nie uprawiamy seksu, w pracy się y, nie masturbujemy. A drodzy Państwo, jedyne, co o czym myślę sobie, gdy wychodzę z y, tych miejsc, to to, że te osoby nie mają. Kontaktu ze sobą po godzinie 14. Czyli oni są od 9 do 14 w swoich grupach, w których mogą te relacje mieć, w których mogą te relacje zawierać. A ja przychodzę i grożę im paluszkiem, mówiąc: Nie, 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 tu nie wolno. A jednocześnie wychodząc, mam świadomość tego, że nie mają, oni nie mają tej przestrzeni, nie tylko do realizowania swojej seksualności, ale do realizowania intymności, do bycia parą. Tu, drodzy Państwo, uśmiecham się do tego plakatu, dlatego, że to jest takie narzędzie, o którym bardzo często wspominam na swoich konferencjach i sprzedam Państwu pewien patent obok chłopaka. Jest to taki rysunek motylków. Nie wiem, czy dostrzegają Państwo. Pani Iza przykleiła te motylki, mówiąc, że jak się jest zakochanym, to się ma motyle w brzuchu. Ja zapytałam, ale co to znaczy mieć motyle w brzuchu? Jak to jest? Pani Iza stwierdziła, że ona nie wie w sumie, jak to jest motyle w brzuchu, ale ona słyszała, że jak się ma motyle w brzuchu, to trzeba kupić ksenne ekstra. Drodzy Państwo, jeżeli zatem jesteście Państwo zakochani. I nie wiecie Państwo, co zrobić z nadmiarem swoich uczuć w postaci motyli w brzuchu. Polecam udać się do apteki. Są na to środki farmakologiczne. Kim jestem i jaki jestem? Drodzy Państwo, zbliżając się już do końca tej mojej prezentacji, chciałabym Państwu powiedzieć o tym, że seksualność jest też związana z cielesnością. Że cielesność jest tym, co. Mamy, co czujemy, co posiadamy, jak postrzegamy. Bardzo często jest konstruowana poprzez różne rzeczy, które słyszymy z zewnątrz, czyli my mamy takie zewnętrzne poczucie, czy jesteśmy atrakcyjni, czy nie jesteśmy atrakcyjni, bo ktoś nam to mówi. Ktoś nam mówi, ale ty jesteś piękna, ale ty jesteś przystojny. Ta karta, którą Państwo widzą, to jest narzędzie, które ja robię z moimi uczestnikami, z moimi pacjentami. Tam pada pytanie, co Ci się nie podoba w Twoim ciele, a potem co Ci się podoba w Twoim ciele. I, drodzy Państwo, bardzo ciężko jest uzyskać te drugie rzeczy, czyli co mi się podoba w moim ciele. Jednak we wszystkich grupach, w których do tej pory pracowałam, to co pojawia się w momencie, w którym ja pytam, co Ci się podoba, to po chwili, drodzy Państwo, to są te rzeczy, które są postrzegane dla mnie. Przez pryzmat funkcjonalności. Podobają mi się moje uszy, bo ja chociaż słyszę. Podobają mi się moje stopy, chociaż chodzę. Mimo tej niepełnosprawności intelektualnej, ja mam jakieś rzeczy, które działają i które pracują. Mam nadzieję, że czujecie, o co mi chodzi. Drodzy Państwo, no pomyślcie o sobie. Jeśli powiecie, co Wam się podoba w Waszych ciałach, czy to będą tylko te rzeczy, które działają, czy jednak to będą rzeczy, o których my myślimy, że są ładne. Najczęściej te rzeczy, o których mówią moi uczniowie i moi pacjenci, to są te rzeczy, które słyszą z zewnątrz. Jak dobrze, że chociaż chodzisz, jak dobrze, że Ty chociaż słyszysz. To jest Walentynka. Moi uczniowie i pacjenci zawsze w okolicach 14 lutego wypełniają Walentynki od siebie dla siebie. Mają samemu sobie powiedzieć, że są najlepsi na świecie, co przychodzi im z dużą trudnością. Drodzy Państwo, to czego doświadczam w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną nad ich seksualnością to m.in. różnego rodzaju strategie oporu. Oporu środowiska, oporu rodziców. Słyszę o tym, że nie ma czasu, nie mamy czasu, że najpierw mój syn się musi nauczyć pisać i czytać, a potem on się zajmie takimi rzeczami, że to nie jest ważne, ważne są inne rzeczy. Mam również praktyki sabotujące wspólnotowość, czyli rodzice między sobą mówią: Nie puszczaj ich, nie puszczaj tego swojego syna do niej na zajęcia. Mam relacje władzy i dominacji, doświadczam tych relacji władzy i dominacji, mimo formalnych ubezwłasnowolnień. własnowolnień. Kiedyś rodzice jednego z moich uczniów przynieśli mi zaświadczenie od neurologa, że ich 40-letni syn nie rozwinął w żaden sposób swojego rozwoju psychoseksualnego. Było to o tyle ciekawe, że ten sam syn dwa dni wcześniej opowiadał mi, jak często się masturbuje. Bagatelizacja czy też folkloryzacja, wiecie Państwo, to nie dla nich. Oni nie muszą tego wiedzieć, to nie jest istotne. Nie wiem, czy czujecie tę dychotomię, my oni, my pełnosprawni, oni z niepełnosprawnością, oni tego nie potrzebują, po co im to? Pozorowanie wsparcia również jest czymś, czego doświadczam, czyli aranżowanie randek wbrew woli, wbrew chęci zainteresowanych osób. Drodzy Państwo, przede wszystkim te strategie oporowe są o mitach, o mitach dotyczących seksualności osób z niepełnosprawnością, czyli o tym, że my myślimy o seksualności osób z niepełnosprawnością w kategoriach wiecznych dzieci, czyli mitu Piotrusia Pana, lub też mitu Kuby rozpruwacza, czyli że to są osoby z hiperseksualnością. Drodzy Państwo, ja pracuję w tym obszarze 8 lat, do tej pory nie zdarzyło mi się ani jedna osoba, która miałaby seksualność... Przeciętną od tych osób, które są pełnosprawne. Mam również strategię wsparcia, doświadczam ich bardzo często słyszę od rodziców o poczuciu bezradności i tego, że oni oczekują realnej pomocy. I ta realna pomoc to nie ma być tylko ten klonazepam. Ja ciągle słyszę od rodziców, wie pani, psychiatra to tylko ciągle klonazepam. Żeby była jasność, oczywiście ja tutaj teraz nie chciałabym, żeby psychiatrzy stwierdzili, że, że w jakikolwiek sposób deprecjonuje ich pracę, ale są obszary seksualności osób z niepełnosprawnością, które nie wymagają neuroleptyków, które wymagają innych działań. Marzenia projekcji rozwiązań systemowych Wsparcia, asystentury seksualnej, których doświadczamy na przykład w innych krajach, ale także wspólnota tego wsparcia związanego z udziałem w szkoleniu. Drodzy Państwo, McMurphy nadal jest z nami. Nie wiem, czy Państwo widzą, zgłasza się, że jeszcze jest obecny. Myślę, że nie robię tutaj żadnego zbytniego spoileru. McMurphy źle skończy, system go zniszczy. I dlaczego bardzo chciałam go tutaj umieścić, dlaczego chciałam Państwu o nim powiedzieć? Yy, dlatego, że to my tworzymy system. Yy, my pełnosprawni, my tworzymy system dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Seksualność nie jest o sprawności, nie jest o pełnosprawności i nie jest o niepełnosprawności. Seksualność nie dotyka nie jest niczym związanym ze sprawnością. I dlaczego chciałam Państwu o tym powiedzieć? Bo to my tworzymy ten system i to my możemy go zmieniać. Nie trzeba, i ja Państwu to gwarantuję, nie potrzebujecie Państwo doktoratu z seksuologii, nie potrzebujecie Państwo fakultetów z pedagogiki specjalnej, żeby chociaż próbować zmieniać własne myślenie. Na koniec wrzucam Państwu to zdjęcie. To jest moja ulubiona scena z tego filmu: w momencie, w którym McMurphy próbuje podnieść betonowy zlew, chcąc uciec ze szpitala. To karkołomne zadanie, i mu się to nie udaje oczywiście, ale wychodząc z tej łazienki, mówi do pozostałych: Próbowałem, ja przynajmniej próbowałem. I to, o co będę Państwa prosiła, i do czego bardzo gorąco zachęcała, to chociaż do próbowania. Bardzo serdecznie dziękuję.